Powiem szczerze, bardzo mi się podobał. Był może nie do końca zrozumiały, nie do końca jasny, ale był w sposób hipnotyzujący. Nie dało się oderwać od tych niektórych scen i ta muzyka była ciekawa. Szczerze powiedziawszy, odebrał mi mowę. Naprawdę mega mocny film. A tak samo jak w Driverze, Ryan Gosling miał może, nie wiem, ze 3-4 kwestie, ale naprawdę ja jestem pod wrażeniem i do tej pory nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Jest pod sporym wrażeniem, oczywiście pozytywnym, tak. Jeszcze nie wiem do końca, czy on mi się podobał, czy nie. I to jest najciekawsze, że albo ten film, gdzieś tam jak sobie go przetrawię, albo będzie totalną klapą, albo gdzieś tam będzie mi się bardzo podobał i może być bardzo, bardzo dobrym filmem, gdzieś tam wysoko w moim rankingu. Czy ten film działa strasznie mocno i na wielu poziomach. On jest złożony ze strasznie mocnych obrazów i do takich obrazów rzeczywiście, mając w pamięci filmy Chodorowskiego, no to tam się widzi bardzo dużo różnych warstw symbolicznych, nie wiem, poczynając od koloru po rozmaite figury i tak dalej. No to można analizować jakby bez końca i to jest taki cudowny film dla filmoznawców, bo będą się mogli pałować nim przez najbliższych 5 lat. Kilka rzeczy mnie ujęło, ale chyba nie jest to do końca kino, któremu chciałabym poświęcać na przykład swój czas na drugie albo trzecie oglądanie. No na mnie on podziałał, w sensie takim, że na poziomie odbioru samego obrazu on był dla mnie przekonujący i ja po prostu siedziałam wpatrzona w ten obrazek, czasami tylko zamykając oczy, jak no już nie mogłam znieść tego wbijania szpikulców czy czegoś tam. Jakby jestem zaskoczona kierunkiem, w którym poszedł reżyser, bo mógł zaskarbić sobie sympatii publiczności, a ten kierunek jest dosyć dziwny. Kino zdecydowanie trudniejsze. I zaskoczył mnie humor w tym filmie. To nie jest szybki film, który łatwo natychmiast ocenić. Zresztą po tym naszym seansie tutaj widać było, że nawet wytrawni krytycy mówili: wow, muszę obejrzeć to jeszcze raz, a może dwa, żeby przeżyć, żeby zrozumieć, żeby wniknąć głębiej. Na pewno warto obejrzeć Tylko Bóg Wybacza, jeśli nudzą nas już te powtarzające się wciąż, recyklingowane wszystkie historyjki, które proponuje nam Hollywood, jeśli kochamy kino, które ogląda się trochę jak słucha się muzyki, które nie do końca się rozumie, ale które się mocno przeżywa przez siłę obrazów, jeśli chcemy zobaczyć kilka scen, które na długo zapamiętamy. Wanna fight? Podobały mi się te sceny, które wiedziałam, że się pojawią, bo widziałam Drive i spodziewałam się mniej więcej, że skoro mamy Ryana Goslinga, skoro mamy film, gdzie będzie się działo to i to, bo mamy to opisane i wiemy, o czym ten film mniej więcej będzie, to spodziewałam się paru scen, które dostałam. I to jest na pewno to, co mi się podobało. I podobało mi się też to, czego się nie spodziewałam, czyli że ten film będzie miał potencjał komediowy mimo wszystko, że dużo jest właśnie absurdalnego humoru, dużo jest tej gry na oczekiwania, która jednak skręca w stronę komizmu, a nie zaskoczenia i powiedzenia wow. Czyli jest ten dystans, który na pewno też gdzieś przemawia do mnie w kinie Refna.